No co, no dobry wieczór. Emocje jeszcze oczywiście trzymają i pewnie będą trzymać jeszcze. To był niesamowity mecz, no niesamowite spotkanie, niesamowity zwrot akcji i można powiedzieć, że koniec jest no niespodziewany, biorąc pod uwagę to, jak się ten mecz rozpoczął. No ale w takich momentach się buduje wielkość, w takich momentach się rodzi drużyna, dlatego nie chciałbym tutaj skupiać się na takiej merytorycznej analizie tego, co się działo na tym meczu, tylko poszedłbym właśnie w kierunku tego, jak drużyna zareagowała, tych emocji, które dała potem, po przystaniu już 2-0 dla nas niekorzystnym. No i przede wszystkim na zawodnikach, liderach tej drużyny, czyli Marku i Jesusie, którzy dzisiaj wzięli odpowiedzialność za drużynę od strony odpowiedzialności za strzelanie bramek i asystowania, ale też no niesamowitą tutaj pracę wykonała cała drużyna na boisku po to, żeby odwrócić losy tego meczu. Naprawdę no, dumny jestem z tych chłopaków i bardzo im dziękuję za to w swoim imieniu, ale też imieniu całej Jagiellonii i pewnie też kibiców, bo to było niesamowite, co dzisiaj zrobili. W tak trudnym momencie, przegrywając, cała otoczka tej całej sytuacji, gdzie jesteśmy po przegranym meczu w Kielcach, przyjeżdżamy na mecz wyjazdowy do Płocka, gdzie ta seria meczów bez wygranej na wyjeździe trwa już bardzo długo. W 10 minucie przegrywamy 2-0 i powstaliśmy. Ta drużyna powstała, wróciła do meczu bardzo mądrze. Potem poprzez naszą jakość też indywidualną wyszliśmy na prowadzenie i potem naprawdę fajnie broniliśmy tego wyniku już od strony taktycznej, ale też właśnie takiej zaangażowania, bardzo dobre zmiany. Każda zmiana wniosła dużo intensywności, dużo energii. Także dzisiaj naprawdę wszyscy, co weszli na boisko, co na tym boisku byli, ale też, którzy przyjechali tutaj z nami i też ci, co zostali, przyczynili się do tego, że dzisiaj wygraliśmy naprawdę bardzo trudne spotkanie, bo Wisła zagrała też, uważam, dobry mecz i trudno było się przeciwstawić, szczególnie im w działaniach ofensywnych. Ale chciałbym też powiedzieć tutaj, że przed nami jeszcze 5 spotkań i my nie zamykamy ligi dzisiaj. Też jeszcze niczego nie zamknęliśmy tak jakby w swoim temacie, także do kolejnego meczu będziemy się przygotowywać po to, żeby u siebie, teraz mamy 2 mecze u siebie i po to, żeby grać w każdym z tych meczów o pełną pulę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do trenera? Ja mam. To tylko proszę do mikrofonu, tutaj koleżanka. Jerzy Włachowski, Radio Białystok, trenerze. Skoro emocje, to jeszcze emocje zapytam, bo proszę powiedzieć, jeśli pan pamięta, co pan poszło w 10 minucie. No i w 70, kiedy już padła bramka, która praktycznie dawała wielkie szanse na to, żeby ten mecz wygrać. To 2 momenty. Jeśli potrafię sobie przypomnieć. Znaczy, no, potrafię sobie przypomnieć w takich sytuacjach, naprawdę staram się myśleć w sposób analityczny i emocje wyłączyć, no bo wiadomo, 2-0 to jest fatalna sytuacja, tak rozpoczynając mecz, ale może być zawsze 3-0 i może być 4-0 i możemy nie mieć w ogóle okazji wrócenia do tego meczu. Ten wynik 2-0, jak to zawsze trenerzy mawiają, że jest niebezpieczny i rzeczywiście dzisiaj ta sytuacja się potwierdziła, bo ta jedna bramka zmieniła naprawdę dużo, a szczególnie początek drugiej połowy, kiedy oprócz tego, że to chyba w pierwszej akcji, tak? Bo dokładnie nie pamiętam, wyrównaliśmy stan tego spotkania, no to jeszcze praktycznie po tej bramce na 2-2 stworzyliśmy kolejne zagrożenie i poszliśmy za tą bramką, tak, żeby no, wykorzystać ten swój moment. Także przy bramce na 3-2 oczywiście czułem radość, że jesteśmy w tym meczu i naprawdę dajemy sobie dużą szansę na zdrowie. Dajemy sobie dużą szansę na to, żeby wygrać, no ale też, no wiadomo, to jest poziom ekstraklasy, trzeba być czujnym do końca, jak pokazał nam mecz w Kielcach ostatni, że żadna bramka nie zamyka tego spotkania i Wisła była do końca groźna. Dla nas, uważam, kluczowy był ten moment pomiędzy 85 a 95 minutą, kiedy oddaliliśmy tą grę od naszej bramki. Graliśmy mądrze, podrzut rożny, pod faul, utrzymywaliśmy się na połowie przeciwnika przy piłce i ten fragment, wzięliśmy za ten fragment odpowiedzialność i ten fragment w cudzysłowie, zawsze się mylę, w cudzysłowie, tak? W cudzysłowie zamknął mecz, tak bym to powiedział, bo
no bo po prostu mieliśmy kontrolę już nad tym meczem na połowie przeciwnika i cieszę się, że w tej sytuacji zareagowaliśmy w ten sposób, bo analogicznie mecz w Kielcach wyglądał w tym momencie inaczej i ta inicjatywa była zdecydowanie po stronie przeciwnika, a tutaj no mieliśmy kontrolę nad tymi ostatnimi minutami, z czego się bardzo cieszę, bo zależało nam, żeby to, o czym sobie rozmawialiśmy, wdrożyć od razu w kolejne spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pytanie do trenera? Bartosz Niciowski, klamka zapadła. Mam takie pytanie a propos początku drugiej połowy, ponieważ Jagiellonia wyszła kompletnie odmieniona. Początek pierwszej połowy wiadomo jak wyglądał i sprawiało wrażenie, że Jagiellonia powoli zaczyna się zamykać. A druga połowa, oczywiście pierwszy gol w pierwszej połowie, Jagiellonia wyszła kompletnie odmieniona. Czy były jakieś zmiany czy w taktyce, czy jakieś motywacji w szatni przez te 15 minut przerwy? Czy oczywiście, no nie będę tutaj zdradzał szczegółów reakcji w przerwie, bo to jest trochę sprawa wewnętrzna nasza. Zawsze są zabiegi związane z jakimś elementem taktycznym, który jest do poprawy, a po pierwszej połowie, no umówmy się, było tego, tak? I sobie zdawaliśmy z tego sprawę. No ale też poszliśmy w kierunku motywacji, tylko w takich momentach oczywiście słowa trenera, reakcja trenera jest ważna, bo ona pobudza, ale to zawodnicy muszą wziąć odpowiedzialność na boisku. To oni grają, to oni są w tej trudnej sytuacji tam. Ja i sztab i wszyscy jesteśmy za linią, wspieramy ich słowem, wspieramy ich motywacją, możemy pomóc im zmianami, ale to wszystko sobie możemy zrobić, więc to jest zasługa piłkarzy, to co się stało w drugiej połowie i za to im bardzo dziękuję, bo to było świetne. To było świetne dzisiaj być trenerem takiego zespołu, który w tak trudnej sytuacji bierze odpowiedzialność za grę, bierze odpowiedzialność za wynik, to naprawdę wielkie brawa i tyle. Tak jak to bywa po takim meczu, bardzo ciężko coś powiedzieć, tłumaczyć się i tak dalej. Także tak jak to szło, myślę, żeśmy zagrali do tej bramki na 2-1 koncertowe spotkanie, gdzie myślę, żeśmy zagrali bardzo, bardzo dobrze. Może ta część pierwszej połowy była jedna z najlepszych w ogóle, jak jestem tu. Szkoda tej bramki na 2-1 i wiadomo, że bramka na 2-2 w taki sposób nie może być stracona, jakośmy stracili. No i potem już decydowali tam przy kontratakach przeciwnika, moim zdaniem błędy, tak samo do uniknięcia i wiadomo, że kibice są niezadowoleni, my w sumie tak samo, bo my dużo, dużo zdrowia zostawili na tym boisku i wynik jest jaki jest i trzeba z tym żyć. No. W każdym razie bardzo łatwo my stracili te 3 bramki w drugiej połowie. Tak trzeba patrzeć do przodu i pracować dalej. Mamy kolejny mecz na Legii. Będzie nas o 2 zawodników mniej, bo tam mamy kartki. Trzeba przygotować zespół, abyśmy punktowali, bo te straty punktów na pewno bolą.